obowiązek meldunkowy, zameldowanie, czym jest, z czym się wiąże, czy istnieje i jakie są jego skutki. Bartłomiej Żukowski, radca prawny, zapraszam na kolejny film z cyklu o prawie bez krawata, dzisiaj o meldunku, o obowiązku meldunkowym, o zameldowaniu w lokalu pod konkretnym adresem. Myślę, że wielu z Was oglądało film Nie ma róży bez ognia, którym bezbłędnie pokazano absurdy meldunku w czasach słusznie minionych, w których pokazano, jak zameldowanie w lokalu może doprowadzić do serii pomyłek, wręcz tragedii i bardzo niekorzystnych sytuacji. Czy faktycznie zameldowanie kogoś u siebie w lokalu może skończyć się tak, jak w tamtym filmie, a więc tym, że pewnego dnia obudzimy się i wszyscy będą mieszkać u nas, kogo zameldowaliśmy oczywiście, i nie będziemy mogli nic z tym zrobić? Na szczęście nie. Na szczęście stan przedstawiony w tamtym filmie jest tylko humorystycznym, na dzień dzisiejszy, humorystycznym wspomnieniem tego, do jakich absurdów doprowadzał meldunek i obowiązek meldunkowy. Ale po kolei. W powszechnym przekonaniu obowiązek meldunkowy w zasadzie nie istnieje. Wydaje się, powszechnym przekonaniu, podkreślam jeszcze raz, że już go nie ma, nie musimy tego robić, jest to jakiś relikt i nie jest nigdzie uregulowany. To nieprawda. Obowiązek meldunkowy nadal istnieje. W ustawie o dowodach osobistych między innymi jest zapisane, że każdy, kto przebywa w jakimś miejscu z zamiarem stałego pobytu, ma obowiązek zameldowania się. Meldunek jest, może być bądź stały, bądź na okres czasowy. I ten obowiązek meldunkowy funkcjonuje. Inną sprawą jest to, że nie jest on dzisiaj egzekwowany i tak naprawdę nie ma żadnych realnych obaw, że ktoś, kto nie dopełni tego obowiązku, spotka się z jakimiś negatywnymi konsekwencjami. Czym więc jest ten meldunek? Po co on jest? Do czego służy? I z czym się wiąże? Przede wszystkim, jak wynika ze wspomnianej ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, obowiązek meldunek polega na tym, że osoba przebywająca w określonej miejscowości z zamiarem stałego pobytu dokonuje zameldowania w tej miejscowości pod tym adresem, pod którym przebywa. Z kolei obowiązek meldunek czasowy dokonywany jest w miejscu, gdzie przebywamy na okres czasowy. Możemy więc posiadać zameldowanie na okres stały w miejscu, w którym rzeczywiście mieszkamy na stałe, i zameldowanie równocześnie na czas określony w innym miejscu, w którym na przykład wykonujemy pracę i wyjeżdżamy na kilka miesięcy. W powszechnej również, powszechnym, ale nieuzasadnionym, podkreślam od razu na początku, przekonaniu, wydaje się, że jeżeli wynajmiemy komuś nieruchomość, to nie powinniśmy wyrażać zgody na zameldowanie w tym lokalu, bo będziemy mieli większe problemy, nie będziemy mogli pozbyć się lokatora. To również mit. Meldunek nie ma z tym nic wspólnego. Meldunek w żaden sposób nie zmienia sytuacji lokatora, która jest taka, jak omówiłem ją w jednym z wcześniejszych filmów, gdzie mówiłem o eksmisji z lokalu mieszkalnego, o tym, kiedy można umowę wypowiedzieć, w jaki sposób można skutecznie wyeksmitować kogoś z lokalu mieszkalnego. Nie ma tam mowy o meldunku, nieprzypadkowo, ponieważ meldunek nie ma tutaj żadnego znaczenia. Najważniejsza rzecz, o której musimy wiedzieć, z meldunkiem, z zameldowaniem w danym lokalu nie wiąże się żadne prawo do tego lokalu. Nie wynika z niego, że ktoś jest najemcą, użytkownikiem, czy kimkolwiek innym, kto posiadałby tytuł do tego lokalu. Meldunek jest tylko i wyłącznie kwestią administracyjną, kwestią porządkową. Jest to kwestia, która, mówiąc kolokwialnie, dotyczy zgodności w papierach. A więc na przykład chcemy wykazać, że na terenie jakiejś gminy mieszkamy, bo na przykład wiąże się to z jakimiś świadczeniami, a więc tutaj meldunek jest nam potrzebny, żeby wykazać, że faktycznie pod tym adresem przebywamy. Czy można zameldować się wbrew woli właściciela czy osoby, która posiada tytuł do lokalu? Tak, można. Nie jest do tego potrzebna zgoda. Jeżeli więc decydujemy się na wynajęcie lokalu mieszkalnego, musimy liczyć się z tym, że niezależnie od tego, czy wyrazimy na to zgodę, czy nie, ten ktoś, kto w tym lokalu zamieszka, będzie mógł się zameldować. Dlatego, że jeżeli uda się do stosownego urzędu z umową najmu, z której będzie wynikało, że ma prawo w tym lokalu mieszkać, a to wynika z umowy najmu lokalu mieszkalnego, to tym samym wykaże, że przebywa w tej miejscowości pod danym adresem i nie jest tutaj potrzebna nasza zgoda do tego, aby urząd taką osobę zameldował.
Jeżeli takiej umowy nie mamy, jest to umowa użyczeniowa, no to zameldowanie odbywa się w obecności właściciela lokalu, który potwierdza to, że wyraża na to zgodę. Natomiast musimy się liczyć z tym, i to jeszcze raz podkreślam, że niezależnie od tego, czy w umowie wyrazimy na to zgodę najmu, czy nie wyrazimy zgody, czy nawet wprost napiszemy, że nie wyrażamy zgody na meldunek, to nic nie znaczy. Meldunek jest potwierdzeniem administracyjnym, a więc jeżeli ktoś pod danym adresem mieszka, tym samym może się tam zameldować. Więc tutaj chciałbym rozwiać te mity dotyczące meldunku i obaw, że jest to coś wielkiego i coś z niego wynika. Tutaj orzecznictwo jest jednoznaczne. Tak jak powiedziałem, wszystkie sądy mówią wprost, że meldunek ma tylko i wyłącznie kwestie ewidencyjne, administracyjne, nie ma żadnych skutków na gruncie prawa cywilnego, nie rodzi uprawnienia do lokalu, tak samo jak wymeldowanie z lokalu nie niweczy prawa do tego lokalu. Czyli jeżeli wymeldujemy kogoś z mieszkania, to nie znaczy, że możemy go wyrzucić bez zachowania procedury eksmisyjnej. Tyle o zameldowaniu. Jak wygląda wymeldowanie? Tutaj, jeżeli ktokolwiek z Was miał do czynienia ze sprzedażą mieszkania, bardzo często notariusz czy kupujący oczekuje, aby przedstawić mu zaświadczenie, że w mieszkaniu nikt nie jest zameldowany. Tak jak powiedziałem, oczywiście nie jest to jakieś bardzo poważne uchybienie, natomiast nie ma się co dziwić osobom kupującym lokal, że chcą wiedzieć, aby faktycznie w ewidencji takie osoby nie widniały. Jeżeli więc ktokolwiek tam mieszka, a wyprowadził się, powinien się dobrowolnie wymeldować, a więc stawić się w urzędzie, złożyć oświadczenie, że wymeldowuje się. Co w sytuacji, kiedy na przykład wynajęliśmy lokal, ktoś w nim się zameldował, umowa została rozwiązana, ta osoba wyjechała, zostawiła nam ten lokal, ale nie dopełniła obowiązku wymeldowania się z niego. Czy jesteśmy na jakiejś straconej pozycji, czy jest to jakiś problem? Tylko i wyłącznie troszeczkę proceduralne, wydłużające kwestie czy procedurę wymeldowania, ponieważ urząd może doprowadzić do wymeldowania z urzędu, tak zwanego, masło maślane, urząd wymeldowania z urzędu. Z urzędu, to znaczy sam z siebie, po wpłynięciu takiego wniosku od właściciela, że wnosi o to, aby wymeldować Iksińskiego z lokalu jego, ponieważ Iksiński nie posiada tytułu, umowa została rozwiązana, lokal ten opuścił, nie ma go, nie zajmuje, dobrowolnie zrezygnował z zamieszkiwania. Urząd wszczyna postępowanie administracyjne, w którym wyjaśnia, czy faktycznie taki stan ma miejsce. Jeżeli potwierdzi w tym postępowaniu, że faktycznie ta osoba już nie mieszka pod tym adresem i dobrowolnie się z niego wyprowadziła, wyda decyzję administracyjną o wymeldowaniu. W skutkach takich samych jak dobrowolne wymeldowanie się z lokalu. A więc obowiązek meldunkowy formalnie istnieje, ma kwestie ewidencyjne, reguluje kwestie ewidencyjne i ma wyłącznie skutki w dziedzinie prawa administracyjnego. Musimy się okazać jakimś meldunkiem, jeżeli wywodzimy jakieś roszczenia z faktu zameldowania, natomiast nie rodzi żadnych skutków w dziedzinie prawa cywilnego. Wymeldowanie następuje bądź dobrowolnie, bądź w przypadku potwierdzenia przez stosowny urząd, że rzeczywiście stan wynikający z zameldowania nie odpowiada aktualnemu stanowi rzeczywistemu i urząd może wydać decyzję, w której wymelduje osobę niezamieszkującą w lokalu. Stąd między innymi taka sytuacja, że ktoś, kto wyjeżdża dobrowolnie, wyprowadza się, po jakimś czasie okazuje się, że już nie jest zameldowany w tym lokalu, ponieważ wydano decyzję o jego wymeldowaniu, pomimo tego, że on nie uczestniczył czy nie brał udziału w tym postępowaniu formalnie, ponieważ już w tym lokalu nie mieszka. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Myślę, że kwestię meldunku udało mi się przybliżyć Wam na tyle, że nie będzie już Was niepokoił i nie będziecie wiązali z nim skutków, które faktycznie z niego nie wynikają. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie.